Snake, z którymi porozmawiamy o nadchodzącej 10 listopada pralni elektronicznej w 8 bitach. No właśnie, pralnia elektroniczna to cykl, który kojarzy się z podziemiem muzyki klubowej. Czy taki był wasz cel? Dokładnie tak. Pralnia elektroniczna od początku miała być undergroundowym wydarzeniem, gdzie będziemy ściągać artystów z całego świata już teraz. I oni będą prezentować muzykę, która jest wbrew pozorom mainstreamowa, ale właśnie pod kątem... Jest jakościowa. Po prostu. Tak jest, jakościowa, undergroundowa muzyka, drum and bass, dubstep i głównie opieramy się na połamanych bitach i tak ta impreza. Podczas ostatniej edycji było 23 artystów na 3 scenach. Czego możemy spodziewać się za tydzień? No, tym razem artystów będzie około 10, 11. Jakoś tak. No ponownie... 11. No, jak zwykle pełen przekrój muzyki elektronicznej. Główna scena oczywiście drum and bass głównie. Natomiast też ze mojej strony poleci troszeczkę dubstepów, troszeczkę breakbeatu. Na palarni techno, minimal, tech house. I bar takie lżejsze, deep house'y, house'y ogólnie. Tak jest, jak zawsze główna gwiazda, czyli tym razem no i... Seba ze Szwecji. Dokładnie. Producent, który już od 17 lat w zasadzie na scenie obecny, na scenie drum and bassowej, no zasłużony można powiedzieć, wydawał też dla Hospitala, dla Metalhead. No jego własna wytwórnia Secret Operations przede wszystkim najważniejsza. Sam założył to wydawnictwo razem ze swoim kolegą Paradoxem, który jest pionierem breakbeatu w swoim kraju, czyli w Szwecji. Zaczął od imprez w małym klubie pod Sztokholmem, skąd pochodzi. I od tego momentu, kiedy zaczął produkować razem z Paradoxem i samemu i zaczął organizować te imprezy, zaczęła się jego przygoda, która już trwa 15 lat. I dlatego tym razem postawił... Tak jest, weteran muzyki drum and bassowej. I właściwie teraz muzyka drum and bass jest bardzo na topie, bardzo taka znana, mainstreamowa, można powiedzieć, już ostatnio w klubach undergroundowych. I teraz chcieliśmy pokazać, że możemy wrócić do korzeni i pokazać tej publice, która opiera się głównie na tych artystach, którzy są znani teraz, pokazać artystę, który był pionierem i jest znany od dłuższego czasu w tym klimacie i chcemy pokazać powrót do korzeni i skąd ta muzyka, która dzisiaj się zmutowała z tego, co tworzyli różni artyści, co powstało kiedyś, dzisiaj. I to jest to. Seba pokaże, od czego to wszystko się zaczęło, bo w jego karierze ten przekrój muzyczny jest pełny w drum and bassie. Od płynących liquid funków, czy drum funków, różnego rodzaju drum and bass. Mroczny, delikatny, atmosferyczny. I dlatego Seba jest tym razem wyborem, którego dokonaliśmy i naprawdę ja się tym osobiście jaram bardzo. I wiem, że jest wiele osób w Poznaniu, którzy się interesują tą muzyką i chcieliby usłyszeć i tego artystę. Ale też chcemy nowej publice pokazać kogoś, kogo niekoniecznie znają, tak ze słyszenia, czy mają codziennie w playliście w Winampie, ale poznają muzykę od początku tego, ten drum and bass, jaki powinien być. Podczas sierpniowej edycji, na której także gościliśmy z Biforem, duże wrażenie robiła ta dolna scena zbudowana, te wizualizacje. Czy teraz też możemy na nie liczyć? Czy jakieś... No, chłopaki właśnie z 8 bitów przygotowują w tej chwili scenografię. Nie będzie może ona aż tak wielka, jak była ostatnia, ale będzie... No, ta była imponująca, naprawdę. Była imponująca pod względem wielkości, ta będzie troszeczkę mniejsza, ale będzie bardziej efektowna. Bardziej to pójdzie w kierunku trójwymiaru, bardziej skromnie. Na troszeczkę nieukrywane budżetu pochłonęła główna gwiazda i nie możemy po prostu szaleć tak z no wiadomo, z dodatkimi też, tak, no, z... Impreza ma swoje określone koszty i po prostu no, też musimy troszeczkę być realistami, musi nam się to zwrócić. Nie? Tak jest, staram. Nie jesteśmy instytucją charytatywną, musi impreza na siebie zarobić. Nie? Wiadomo, że chcielibyśmy, no, moglibyśmy rozplanować te pieniądze i super tam zrobić scenografię i w ogóle, ale... No, no realia są takie, że nie zawsze się da. To są właśnie realia, kiedy się organizuje. Zawsze jest ryzyko, że no, tak, może nie przyjdzie jakaś tutaj ilość publiczny. Ale staramy się zawsze, żeby te wizualizacje 3D ostatnio były. Ostatnio ludzie bardzo dopisali. Dopisali. Także chyba nie musicie się bać. Pochłonęło to naprawdę dużo pracy, dużo stresu i poza imprezą sami nie byliśmy pewni, czy ta impreza wypali, bo staramy się przy pralni elektronicznej mieszać te style. Poprzednio był Current Value, który prezentuje bardziej darkstepowy, nawet hardkorowy drum and bass
i znaleźli się ludzie, którzy przyszli tu mnie na niego, a teraz jesteśmy już w całkiem innym klimacie, mocno płynącym, atmosferycznym, delikatnym, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że Seba nie gra tak, jak produkuje jego produkcje, a sety bardzo się różnią i trzeba o tym pamiętać, że on będzie grał muzykę. Nawet w tym swoim półtora godzinnym występie można się spodziewać całego przekroju drum and bassu, o tym, o którym mówiłem, że to będzie drum and bass począwszy od różnych two-stepów czy atmosferycznych, delikatnych liquidów, aż do naprawdę cięższych, mocniejszych rockowych brzmień. Tak jest, nawet na eurofunków możemy się pewnie spodziewać. Można odsłuchać sobie jego sety, naprawdę są pierwszorzędne i Seba to jest... No, weteran, tak jak powiedziałaś. Gwiazda. I ma 15 lat na scenie i te 15 lat jest w stanie pokazać w tym półtora godzinnym secie i to jest jego fenomen i dlatego się cieszę, że to właśnie on będzie. Przede wszystkim staram się nie ściągać cały czas takich samych artystów, staram się troszeczkę mieszać. Takie założenie pralni właśnie, pranie, mieszanie różnych gatunków. I nawet cała różna scena po prostu różni się tutaj. Na każdej kolejnej edycji po prostu zapraszamy innych artystów. Były dubstepy, były post-dubstepy, był drum and bass. Także no, były nawet na początku Raga Jungle na pierwszej edycji. Także... Można powiedzieć, a kiedy była pierwsza edycja? Pierwsza edycja była na początku stycznia zeszłego roku. Coś chyba koło 6. Zaskoczyła nas frekwencja, bo musieliśmy zamknąć... 2010, nie? 2011. Tak? Zaskoczyła nas frekwencja, gdzie w zasadzie na imprezie z lokalnym składem nie zapraszaliśmy żadnych gwiazd większych, a musieliśmy zamknąć klub po prostu po północy, bo... A właśnie, a czy to też było w 8 bitach? Dlaczego wybraliście tak. właśnie 8 bitów jako ten klub? Dlaczego 8 bitów? No, przede wszystkim warunki są dobre, nagłośnienie dobre. Trzy odrębne sceny. Tak, duży klub, przede wszystkim musimy się martwić też o frekwencję, bo zawsze jest jakaś określona publika, która przyjdzie, ten minimum, tak powiem. Po prostu dla klubu. Tak, też musimy wziąć pod uwagę to, że 8 bitów jest dość popularnym klubem w Poznaniu. Zwłaszcza, że jest skojarzony z muzyką bardziej undergroundową tak. i swoim wyglądem też nawiązuje do tego undergroundu. Po prostu impreza pasuje do takiego klimatu, do takiej publiki, jaka tam przychodzi. Myślę, że to jest idealne miejsce do wydarzenia takie, jak organizujemy. A skąd pomysł na taki cykl? Czy w Poznaniu trudno dobrą imprezę klubową? Zależy pod jakim kątem. Trudno na pewno zorganizować dobrą imprezę elektroniczną z dobrym bookingiem. Natomiast dobrą muzykę elektroniczną, no, myślę, że nie jest aż tak trudno znaleźć w Poznaniu. No, wydaje mi się nawet, że w Poznaniu jest bardzo dużo imprez, gdzie można znaleźć artystów najwyższej półki, ale nie są to imprezy klubowe, takie, gdzie można przyjść do takiego mniejszego miejsca w gronie 400 czy 500 osób nawet. Jeżeli te imprezy się odbywają, to są raczej bardzo duże wydarzenia, może czasem openerowe, czy nawet w Starej Rzeźni, czy w Eskulapie. A tutaj ściągamy artystę do klubu i właściwie ciężko znaleźć inne miejsce w Poznaniu, gdzie by mogło to się odbywać, ponieważ no, bookingów dubstepowo, drum and bassowych, klubowych, no to za dużo nie ma, żeby no miał być bardzo duży booking i miał się odbywać w klubie. Zazwyczaj są to właśnie duże miejsca, a klub właściwie nie. A my chcemy, aby to cały czas była impreza klubowa, może kiedyś na co liczymy, impreza urośnie do miana jakiegoś wydarzenia na tyle potężnego, że będziemy mogli... Wszystko zależy od, po prostu od finansów. Tak, jeżeli znajdą się sponsorzy, którzy będą chcieli w to wejść. Nie mogli sprowadzić wtedy 2000 osób, a nie 500. Na własne ryzyko, że tak powiem, no ciężko robić taką imprezę, nie? Bez sponsorów. Tak, bo trzeba zaznaczyć to, że to jest absolutnie nasza inicjatywa, chociaż wiele osób się... wiele pracy w to wkłada, aby ta impreza się udała, ale tak naprawdę... Nie mamy żadnego zaplecza finansowego, to wszystko sami właśnie, po prostu... Właśnie, zaczynaliście osobno, jak to się stało, że zaczęliście współpracować. Właściwie to był kompletny przypadek, że razem współpracujemy. Pamiętam, że jakoś trafiłem na set Seweryna właśnie, nie pamiętam, jakoś przez Facebooka się poznaliśmy. Tak, tak. Odsłuchałem jego seta i spodobało mi się i akurat tak się złożyło, że ja robiłem pralnię elektroniczną z moim poprzednim jeszcze kolektywem, czyli In and Out. To była druga edycja w sierpniu zeszłego roku. To była też po części moja urodzinowa taka impreza. Seweryn... No i także moja, bo no właśnie, Seweryn nadmienił, że też ma urodziny i mówię, no, możemy spróbować fajnie grać. No to się lepimy. Tak, dokładnie, coś w tym stylu. Razem zaczęliśmy organizować tam jedną imprezę.
Właściwie poznaliśmy się nawet na Facebooku dzięki mojemu kuzynowi, bo często razem Simonowi. Grali. Tak, często razem grali imprezy, a ja zawsze na nich byłem, jakoś tak się spotkaliśmy, ale nie, że... Najśmieszniejsze jest to, że ja nie wiedziałem, że to jest jego rodzina w ogóle. Nawet po nazwisku nie zauważyłem. To samo nazwisko, ja po kilku miesiącach się pytam, to jest z twojej rodziny. Dokładnie. I dzięki temu się poznaliśmy, właściwie muzycznie, muzyka nas połączyła, co trzeba zaznaczyć, że to wszystko się opierało na muzyce i... I teraz już razem wspólnie... Podobny gust muzyczny przede wszystkim to nas połączyło. Nie? Słuchajcie, czas znowu nam się kończy, dlatego na zakończenie powiedzcie, dlaczego warto przyjść 10 listopada do 8 bitów na pralnię elektroniczną? Przede wszystkim, jeżeli ktoś chce posłuchać jakościowo dobrej elektronicznej muzyki, chce po prostu przyjść na imprezę, która jest takim pewniakiem, która zawsze frekwencyjnie dopisuje, no to... Tak jest, wspierać projekt, który sprowadza gwiazdy nawet wysokiego formatu, tak powiem, ale dzięki temu, że kolejna edycja się powiedzie, można liczyć na więcej, spełniać i nasze, i wasze marzenia, żeby ci artyści, których nie można usłyszeć na co dzień, nawet w Polsce, żeby sprowadzać ich do Poznania i żebyśmy mieli na to szansę, to wszystko zależy od tego, jak frekwencyjnie wyjdzie ta impreza i to nas napędza. Bo to jest to, czym się jaramy najbardziej, dokładnie, kiedy jest ta cała publika, pełen klub. Od publiki zależy, czy to będzie się rozwijać, czy to jeszcze urośnie. W takim razie zapraszamy. Adrian Potocki, Snake. Dzięki. A w razie, gdybyście nadal nie byli przekonani, to przygotowałam dla was materiał z poprzedniej edycji, także zapraszam do obejrzenia, a my widzimy się za tydzień o tej samej porze.